cenę uznania Odry za osobę prawną. Zapraszam Cię do wysłuchania kilku słów. I zapraszam Cię do tego, aby otworzyć się na to, co słyszysz i zrobić to słuchanie uważnym. Wsłuchaj się bezpośrednio w słowa. Wczuj się bezpośrednio w słowa. Niech wsiąkają w Ciebie powoli. Powiedz mi, kim jesteś. Jestem wielka. Jestem żywa. Płynę. Zaczynam się i kończę jednocześnie. Nie kończę się i nie zaczynam. Jestem. Wyżłobiłam sobie drogę. Zaprosiłam do siebie różne istoty. Razem tworzymy świat. Jestem kolekcjonerką wody ze źródeł, potoków, rzek, zbieraczką, zapraszaczką. A one biegną, oni biegną do mnie. Potem jesteśmy już jednym. Jestem przepływem, falą, ruchem, życiem. Możesz mnie widzieć jako małą, a potem dużą, ogromną. Łączę. Łączę. Zbieram. Jestem wodą. Ale nie tylko wodą. Jestem tym, co się karmi tą wodą. Jestem tym, co żyje w tej wodzie. Jestem tym, co do tej wody wchodzi. Mówił na mnie rzeka. Mówią na mnie Odra, ale byłam tu dużo wcześniej, zanim ci, którzy mnie nazwali. Człowiek lubi nazwy, potrzebuje ich, tak opisuje świat. Ale możesz też tego świata doświadczyć. Włożyć rękę do rzeki. Pokropić czoło wodą. A może całemu, całą się zanurzyć. Zapraszam. Zapraszam wszelkie życie. Daję życie.